Może przeczytam jedno słowo, które się bardzo ściśle odnosi. Bo w liście do Hebrajczyków pisze o coś takiego, odnośnie tej właśnie wolności. 12 rozdział listu Hebrajczyków od 1 wiersza. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doświadczyć należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Wolność w Jezusie Chrystusie jest nam właśnie do tego potrzebna. Że w Jezusie Chrystusie mamy tą wolność, która sprawia, że nie usidli nas grzech. Pan Jezus Chrystus do tego nie pozwoli. Nie pozwoli na to, żeby w naszym ciele, w naszej duszy, w naszym sercu był grzech. Bo mamy uczestniczyć w biegu, mamy uczestniczyć w tym wyścigu do zbawienia. I to jest właśnie tam tak bardzo potrzebne. Ta wolność jest nam do tego tak bardzo potrzebna, bo wiemy, co to jest sidło. Gdy złapie się jakieś zwierzę, ono idzie gdzieś na jakieś łąki się paść, jak go złapie, to sidło go złapie, to go zatrzymie, już nie trafi, już nie będzie mógł się nakarmić. Trafi gdzieś w ręce jakiegoś zbójcy, a tym zbójcą jest na owy czas jest szatan, który nas chce też usidlić, żebyśmy nie brali udziału w tym wyścigu do tej korony chwały, jak już tutaj było wspomniane. I dlatego Jezus Chrystus jest potrzebny każdemu z nas i każdego dnia właśnie, bo On właśnie pozwoli nam uczestniczyć w tej wolności. Pan Jezus Chrystus. Amen.